Witam ponownie w Assassin's Creed Valhalla, zaczynamy nową miejscówkę, łapka, subskrypcja, dzięki dla wspierających, no i przechodzimy od razu do zabawy. Mamy tutaj miejsce okalające Jorvik, to też tak naprawdę czyta się bardzo podobnie, Urvik albo Orvik, coś takiego, Orvikshire, i teraz musimy spotkać się z Halfdanem, to będzie Jarl, i tutaj mają być jakieś od razu bitwy, więc nie będę wam pokazywał od razu początku, tylko tu sprawdzimy, jak to się wszystko zacznie. Okej, coś tutaj, tak? Coś tutaj. Tam jest od razu synchronizacja. O kurczę, się udusiła. O kurczę. No jest srogo, to gdzieś tam. Zobaczcie, jak skute lodem. Niesamowicie. No jestem ciekaw, czy tutaj będzie wątek tego szeryfa Jorviku. Bo to jest bardzo prawdopodobne. Bardzo. Signs of battle. Hard fought on both sides. Okej. Wieża. A tu jest szybka podróż, tu jest szybka podróż. Do góry czy tu? Tak. Sobie to zaznaczę. Wilcy! Dobra, to zaczynamy od szybkiej podróży. Ale tutaj jest naprawdę lodowato. Ślady walki prowadzą na wzgórza. Ale to jeszcze chwila. Ja się rozejrzę z tego punktu, żeby mieć taki jeden punkcik zaczepienia, nie? Na tej lokacji. I tak jak mówiłem, od razu tutaj poszedłem. No jeszcze nie zbierając skarbów z Jorvik, więc to będzie za chwilę. Zrobione pewnie na kolejny odcinek. Rygwę. Tam gdzieś? Tam? Kurczę, to tak skute lodem, jak w Norwegii, jeszcze gorzej. Zobaczcie, jaka tam piękna osada. Super, nie? Jak lubię... Lubię właśnie zimę w grach tak na żywo, nie bardzo. Zwłaszcza jak macie odpalać auto. Dobra, to tutaj. Tutaj, proszę państwa, jest bitwa. Tu jest Jarl. Parawid. No widzicie, jest ten. Farawid. Przed chwilą. The Yuletide Massacre. I remember. What brings you here? Halfdan Jarl. He summoned me. Is he near? He was, but the Picts hit us hard. We were separated. Fresh attack from the hills. Circle round! Watch your backs! Picts. They won't be happy to see the likes of me. Ale luta. Oni dostają. Na hita schodzą. O kurde, to było dobre. Ja jeden, ty dobitkę. Kurde, kolejni. To uwielbiam. Ciebie mogłem nadepnąć, no ale spoko. Pff.
Podeptanie jest mega. O kurde, serio? Kurde, jak mnie zjarał. No nieźle. Nieźle, nieźle. Tu się z jakimś jednym bawicie. Dawać tu główkę. Pyk. Jest srogo. Jest srogo, proszę państwa. Kurde. Nie mogę tego ubić. Okej, mamy strzały. Chodźmy na blisko. Are you wounded? I live, but my men. Ej, prawie nikt nie żyje. If we die today, tonight we drink with Odin. Either way we claim victory. Alvdon za Tora! Ragnara! Pała! Mega! Jest nieźle. Wikińska krew. No i ta lokacja mi się podoba. Once again. Halfdan Ragnarsson, we meet in the forge of battle. Surely a good sign. I don't know you. One of Faroid's new dogs? I am Eivor of the Raven Clan. Eivor, yes. Down in Mercia. Kingmaker with my brothers Ivar and Ubba and Finir in East Anglia. From the tales I hear, I feared you might be taller. That's not a fear you feel often, I imagine. So you answered my summons. But the timing is poor, as you can see. Too many here are spent, battle sore. Thirsty. Faravid, have your men build field pyres for the dead. At once, my jarl. Not here, not now. Then to Donnacaster for a victory feast! The oldest son of Ragnar Lothbrok, so he says. What do you make of him? A heroic display. He makes a powerful first impression. Just yes. The way he likes it. Welcome to Jorvikshire, friend. Jorvikshire. Well met, Faravid. I was hoping your Jarl would be as welcoming, but I suppose I must earn his trust. Is that why you've come here? To earn Halfdan's trust? To find a seat at his table? I have my own table. What I want is a bond of friendship between the new lords of England. Among whom you count yourself, I suppose? It is an ally I seek, not a master. Well, there is but one lord of Northumbria. Ale ładnie, nie? Tak. Niebiesko. Jorvikshire. Z prześwitami różowymi. Będzie mróz jak takie niebo. Będzie mróz. Spotkaj się z Halfdanem Ragnarssonem. Piękna rzecz, piękna rzecz. Gdzie oni są? Tutaj.
nie tak daleko. Można się tu pnąć? Halo? Można. Za pozwoleniem. Ale no, pierwsze wrażenie imponujące. Prawdziwy jarl. A my, kurde, mamy obłąkanego wariata obecnie. No ale życzymy mu jak najlepiej, no swoje przeżył, ale... No niestety teraz będziemy cierpieć tam, krócej przystani, zanim to się nie ogarnie. No i ten Bazim to będzie jakaś fatalna sytuacja z nim, to już od razu widać. W sumie jak się pojawił w Norwegii, to już wiadome było, że coś jest nie tak. Ale ciekawe, co z jego uczniem Heitamem, bo wygląda na porządnego. A na przykład Bazim to jedna wielka krętacka osoba, to już też widać, nie? No, w grach ciężko zaskoczyć takimi postaciami, ale starają się. Tutaj naprawdę się starają. Te postacie, które wydają się nam bardzo spoko, później okazują się z zakonu. No, przepiękna sprawa. Lokacje są imponujące, naprawdę. Chociaż jest to graficznie taki po prostu bardzo dobry Assassin, albo bardzo dobra gra. Nie jest totalnie wybitna, ale jest też otwartym światem, więc trzeba mieć na uwadze, nie? Więc i tak świetnie wygląda. Nie no, bardzo dobrze wygląda. Ale to nie jest wiadomo, że taki poziom The Last of Us, gdzie mamy wszystko dopieszczone i przepiękne po prostu, nie? Tu mamy po prostu wszystko bardzo ładne. No bo to jest otwarty świat, nie sposób zrobić to imponujące na każdym kroku, nie? I tak jest świetnie. The way is blocked. No jak mam tu? Go, Sunen. Fajne macie te godło. Jak to się nazywa? Flagę, her. Wiecie jak do tego jarla? Jakoś tak, tak? Aha. Czyli nie. We crush them in spring. No sooner. That is the plan. Yet my people suffer day by day. Your people? Do you rule a shadow kingdom under my nose? Our people suffer from these brutal winter raids. Widzicie pana? Widzicie? Widzicie? Templariusza? Is when I say we strike. Halfdan's hammer protects this land. Tell my people that. To jest dobra. Daję na razie 99,9, że to zakon. As you wish, my lord. Tak myślałem, że się tu pojawi. Można go zabić od razu? Who is this? Come closer. Halfdan Ragnarsson, my sword arm answers your call. Thank you for your tribute, Eivor Wolfkist. Your battles and deeds are well known to me. Miło słyszeć. And you are the hero of Yorick. So sing my skalds. Not just any hero. Eivor brought order to the city when King Richier could not. They say you rooted out a gang of thieves and traitors. Not alone, but I led the charge. You gifted my silver to the carls and churls of Jorvik. To men and women who needed it most. A foolish choice. The coin never left King Richier's treasure. Racja. I try never to regret the decisions I make in a time of war. Agreed. To second guess ourselves would only stall the victory. No to tak, to masz rację. Ale nie wiedziałem, że to będzie dla niego. In spite of Eivor winning the day. Eivor and I felled them, Halfdanjarl, so you could sweep in, stab a few cold corpses and claim a glorious victory.
Ten to jest Jarl. Old friend. Your jest hit like Odin's spear. Always on the mark. I would not be here without your hammer, Great Jarl. Please accept this, your share of the loot we won today. A thing of beauty. Frankish, I believe. What do you think, Eivor? Skąd to masz? A fine piece of work, fit for the lips of a king. Or a man who makes kings. There's wisdom in this one, Faravid. By your leave, Lord, I must return to my forward camp. It's a long, cold ride. A ty nie jesteś zamieszany w zakon czasem? Tego jeszcze nie podejrzewam, ale... My lord! In your summons, you said... Shh. Not here. Not now. Dance, sing, and fill yourself with ale. Then meet me atop this tower of stone. There I will weave a tale of friendship and treachery. A tale as old as the world. Nie mogę się doczekać. Niesamowite. Fajne. Piękne. Gdzie idziesz? Tam na szczyt. Liczymy. Techno Viking. Okej. Co ty jeszcze macie? My wife grows ill. I will attend to her soon, I promise. But Halfdan needs me now. Are you a nun? I thought nuns dressed like geese. Nothing of the sort. I am Moira of Weka, Halfdan's herbalist. He is an ill man, and I do what I can to give succor and hope. I saw him fight. He was in fine health then. Thanks in part to my soothing tonics. Would you pardon me? I will attend to her soon, I promise. But Halfdan needs me now. Macie tu w ogóle miód? Do picia? Takie coś? Dobra, idziemy pogadać. Here, Dane. Try your luck at throwing bones. Ej, a tam co mają? Chyba ten orlok wleci. Co macie tu? He should drink good honest mead, not that bitter Frankish wine. You! Fair warning, Cheryl. My fists have hammered nails and strangled sharks. Still care to brawl? Swift and strong you may be. It's the one most righteous who wins the fight. Already dead. Uwaga na czerwone. Z bańki. Z bańki on tylko bije? I to takie mocne. You fought well, warrior. But here your legend ends. Bound to no name. Dobra, nie wiem czy w tego orloga nie zagram. Ale no szczerze mówiąc... Przepraszam. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy jestem gotowy, bo ja bym chciał w inne zagrać. O kurde. King Rishie. Ah, Eivor. We have missed your wit on the Orvik Council. Ja bym cię sprzątnął, co ty na to? Would you lend us your wisdom now, if possible? We are at pains to determine how to deal with the northern Picts. Meet iron with iron. That's the way. And this feast is how the Danes prepare their blades.
We fought well and won. Tomorrow we will fight again. But we must always make time for celebration. I defer to your expertise. Hacking, hewing and the like. Enjoy the feast, counselor. Nie, no, mnie tak... Czarną pelerynę z medalionem. Czarna. A może się mylę? A może tak nie jest w ogóle? A może tak? A może nie? A kto to wie? To jest coś jak gwint, kurczę, na imprezie. O, siema, pijemy? Dobra, no impreza, nic nie zrobię, pijemy. As Thor swallowed the oceans, I can lift many horns and drain them too. A bold claim. I'll drink to that. Dawno nie było takich atrakcji, więc niech będą. Kurde, on jest szybki. You're a bit green, friend. Kurde, ej, rzeźnia będzie z nim. Dobra, zadławił się chyba. Ej, mi już się dwoi w oczach. O kurde, przegram to. No, przegrana. A, bo jeszcze jeden jest róg. O kurde, nie mam szans. Masakra. Masakra jest. O, cały róg mnie zrobił. Bez szans. Bez szans. Masakra. Dobra, walimy w kości jeszcze. My luck overspills like the ocean's tide. Only fate will keep me from winning. Then come and see. What fate do these dice hold for you? How about a round of dice? Partyjka, rozkładaj, rozkładaj. Okej, okay, jaki ja mam? Do obrażenia. Plus jeden do zdrowia za obrażenia. Uścisk Hel. Podwaja wynik kości za największą liczbę oczek. Ja chyba wezmę ten. Tak, weźmiemy ten, bo mogę sobie to jakoś fajnie przekombinować. No i wiadomo, atak i obrona, nie? Zaczynamy. Dawno nie grałem, kurczę, naprawdę dawno. Niech będzie. No, fajny dźwięk jest taki. Dobra, oczywiście pójdę na razie. A, wydaje mi się, że... O kurczę. A, on tego nie wziął. Paza łaski. Bo to bym miał tak. Plus jeden za obrażenia. Za 6. Czy to mi się w ogóle opłaca? Ale dużo tej łaski, nie? I mam 3 strzały pełne, 1 obity, jestem 1 na plusie z łaską. Super. Na razie do przodu. 3 po 3 poszło. Uuu, ale ładnie. Interesting. Interesting. Dobra, ma 2 obrony. Trzecią obronę. Ale sporo łaski niestety. Dobra, ja mu zabiorę, bo w ogóle nie ma ataku, zobaczcie. Mi też się nie opłaca na razie atakować. Ale co będzie, to będzie. Okej. Pójdziemy oczywiście na 12 później.
I teraz tak, podbieramy sobie po 3, więc ja już teraz jestem w stanie chyba 12 ubić. Tak. Będę atakował jak najszybciej. Pyk. No raczej tamtego trzeciego jednak nie użyję. Okej, on ma obronę jedną. No wezmę. Czyli na razie jesteśmy na 12. Na 11. Jeden mi podbiera, tak? A spoko. Spoko. No to tak, lejemy całą. Tak, bo i tak mam sporo. On teraz też mi czymś przyłupie na pewno. Ale nie zadał mi uderzenia. No sporo łaski będzie miał. Ale jak tak będę szybko... szybko bił. Naprawdę dobrze grasz. To teraz szybko, jak on nie pójdzie w leczenie, no to po prostu strzelamy, bo mamy... Pyk, pyk, pyk. Bo mamy pierwszeństwo. Chociaż nie, on teraz zaczynał. Ale ma samą obronę. Z bieda. Tego nie. I tak sobie wykorzystam łaskę. Tylko ile ja jej mam? Mamy 5, 4, 2 punkty obrażeń. Kurde, nie zadaję żadnego punktu obrażeń. Żadnego. A 3 jestem w stanie, 8 nie. Dobra, muszę poczekać. Plus 3 do zdrowia za blok, czyli 2 bloki. On sobie wykorzystał. Niestety muszę poczekać jedną. Będzie miał 6 zdrowia, ładnie. Szkoda. 10 sobie wykorzystał. No dobra, jeszcze spróbujemy. Ale teraz jakbym miał już petardę za 8, to już nie powinien się pozbierać. Ja też mam sporo zdrowia, nie? Zaraz zobaczymy, jak będzie u niego z obroną i możliwe, że dorzucę już tą łaskę, bo tu mamy 3 ataku. Kurde, jeden atak. Jeden atak, ale będę miał... Nie opłaca mi się. Zrobimy po prostu finishera w jednej rundzie, bo tam jest 8 tylko. Dobra, no to teraz. Pograne. Chociaż on zaczyna. Interesting. Interesting. Look at that. Dodaję 2 do każdej rzuconej. No za ile to będzie biło? Co on miał? Plus 2 na kość. Ja cię kręcę. Łowy skadi. No ja to muszę mieć. I've put off Hafton for too long. I chopped the Tower of Stone, he said. Dostatek Frey. Kurde, ja to muszę mieć. Ale hardcore na tym orlogu. Muszę orloga nadrobić, bo troszkę mało. Dobra, idziemy już do tego majstra. Wszystkie aktywności zrobione. Dogs do not beg for silver. Dogs do not yearn to be young. Ah, Eivor. Come. Let me show you a wonder. Jestem ciekaw. Kruk? Nie. Piękny krajobraz, piękny. All this. We conquered this, he and I. Together. You've earned great fame, won many battles across England. But not alone. No, no. Bjorn Ironside, Fearless Uba, Ivar the Boneless, Sacred Snake and I. Great warriors all. My brothers. Gold is good and battle better, but glory never dies.
forever lives in the Hall of Heroes, high on Valor's steed. Together we have conquered. Together with my friends, my clan. Faravid above all others. One sword is not an army, Eivor. Even a hero needs loyal friends. I have never lost sight of that. Never. Have you room for one more among those you call friend? What does friendship mean to you, Eivor? Friendship goes beyond words. It is a solemn bond, a chain unbroken. Spoken like the Voler, it is indeed a kind of magic. You wriggle like an eel in a basket, Hafton. What has caught you? Powiedz. Friendship can also spoil, like rotten meat. After all these years, he dares to bite my hand. Faravid, he seems a good and loyal man. On chyba z tamtym coś, seems, nie? Yes. As a bright sky in winter seems warm, but rumors fly of little men plotting treason in the dark. Have you proof of his treachery? Not yet. That is where you enter my saga. Prove this for me. Discover if Faravid has been disloyal. Then we shall talk of oaths. Faravid? Start me somewhere. Give me something to go on. You see this? From a sea unicorn. I filter my mead and wine with it. I've heard of such beasts. They swim below the ice, beyond the world's edge. And their horns protect against poison. You believe Faravid wants to poison you? I fear he has tried countless times and failed them all. You don't believe me, but I know the man. His gifts of wine, his easy smile, his envy, his plots. Learn the truth. Dig up... Unearth his treason. No, jesteś Why chory, trust nie? me with such a task? Jorvik, you stopped the ill deeds of Audhun and his swarm of rats. You can do the same here. Like a good sword, honor has two edges. I'll help you. Faravid has left the feast already, heading for his camp upriver. Join his warband, and behind his back, dig. And if I find nothing, if he's a good and loyal man. Even better. Fair enough. I will find what I find. Then return, my friend. A ładne kaczenki, nie? Don't let Faravid fool you. He is hiding something. Czy on się sprzymierzył z tamtym? Albo on jest z zakonu, albo tamten. Któryś musi, no nie róbcie jaj, że nikt. Nie róbcie jaj. Dobra, punkciki. Gdzie są jakieś umiejki jeszcze? Tu. Droga kruka. Zawęża się. Automatyczne łupienie, o. To bym chciał. Niedźwiedzia już poszedłem, ale to bym chciał. No dobrze, gdzie jesteś? Och chłopie, gdzie ty jest? Faravid. No tutaj nowa lokacja, więc... Na razie musimy się tutaj rozgościć. Punktów synchronizacji nie ma, już nie mówię o skarbach, bo to w ogóle będzie rzeź totalna. Bo myślę, że na skarbach to... Ojej, no jakieś takie 3 godzinki, na tajemnicach też. Dobra i... Chyba widzę się z wami na miejscu, co? No dobrze, już powoli jesteśmy. Tutaj też bardzo dużo najazdów będzie, bo aż 3.
Więc to nam pozwoli zrobić tą kluczą. Myślę, że już bardzo blisko. Na 6 level. Show me what lies ahead. Gdzieś tu. That must be Ferovitz camp ahead. Cold and dirty. Must be the place. Throw yourself in, Gnungagap, you bastard! I am not a dog! Yet here you are, barking again. Because we beg for scraps from Halfdan's table. Ferovitz! Ah, Eivor, my friend. Is Doncaster hospitality to your liking? I would be careful calling this one friend, Ferovitz. The crow who comes flapping when Halfdan gives a whistle. Halfdan and I spoke, and what of it? This is our fight, our chance for glory. Fly on home, crow. Psst. Lend me a knife, Ferovitz. This whelp needs gilding. Ofer, piss off. Ale go szybko spławił. Small men always talk big. So was Halfdan generous? Did you get what you came for? If I help with your fight against the Picts, Halfdan will consider me a friend. So point the way, Ferovitz. The Picts raided that monastery. Plundered its silver and gold. The Saxons built more churches and barns and filled them with herds of monks. Yes, monasteries make tempting targets. And not just for us. We tracked Pictish raiders heading north. Gold is fine, but victories are treasure. What's your plan? To open their bellies with my knife. I'm ready to fight. Let's put them in the ground. Halfdan didn't send you north to fight a skirmish we could win with half our numbers. Why are you here, Eivor? To help you battle the Picts, nothing more. He knows my reputation, and he knows what advantage I bring. You question my word? You never gave it. Then I give you my word, Ferovitz. I'm here to fight Picts. Ten też coś taki. Let's roast some Picts! Watch for ambushes! Should have stayed in Doncaster. More mead, fewer Picts. There's no glory in guard duty. Move out! The Picts are just ahead. Ten Ulf jest jakiś dziwny. Lead the way and we'll watch your back. A sneaky lot, masters of guile and ambush. Mówiłem, że będziecie mieli przewagę. Ja widzę w ciemności. Kurde, ile tego? Ktoś mnie wypatrzył jakimś dziwnym trafem. Serio, ty jeszcze żyjesz? Zakało. Ty. Czyli muszę chyba wszystkich wybić, nie? Tak, chyba najpierw muszę wszystkich wybić. Dobra, spoko, rozumiem.
Fajnie, że te strzały zbieram. To jest naprawdę mega, bo łuku to używam praktycznie cały czas. Mógłbym w łucznika iść nawet, nie? Łucznik, grabieżca, rozpierdalacz. I by było git. Feel stronger already. O, tu jest skarb. Skarb na później. Thank Thor, we made it. That was good war work, all. Done for now. You'll crawl soon enough. Co tam? This cave is a passage. The pigs are using it to cross the mountain. A gift for us. You track them through the cave. We'll circle around back and snare any who try to slip away. Przez jaskinię. Tu górą chyba, nie? Gdzie oni mnie wysyłają w pojedynkę? No ten Farawit też nie jest jakiś pewny, ale... Zobaczymy, co knuje. Idziemy sobie tu górą. Palik wleciał, pnie, piknie. Kurde. No co ty, Eivor, ej. Nie rob lipy. Tyle już się znamy. 80 godzin i ty skaczesz obok. Kurde, jaki hardcore jest. Klątwa wiedźmy. Should be home filling my belly, not mucking about on the wrong side of the wall. Boil your head. Rozkazy. The Picts march this winter with help from an unknown quarter. Dobra, mam rozkazy ich. Już drugi fail z tym podwójnym zgładzeniem, nie? Ale tamten był wyborowy. The Picts spoke of Stenweyer, their camp. That's to the north. Their chief may be there. Danes, run! Stop them before they reach Stenveyer. They spotted us. Run forward. Ale beka. Faster! Ładnie szyję. Kurde, nie rób tutaj finishera. Dobra, dawaj wierzchowca. Chociaż tu będzie szybciej. No jednak. No i? No to pięknie.
I co on tak szybko? Kurde, on jest taki szybki jak błysk. Jego się nie da pewnie. Dobra, lecimy. Ja cię kręcę, no. Raiders south of the wall don't like it. Let us regroup at Stenweyer. We need to plan our next move. No jestem. Aha, czyli oni tam biegną. Chcieli zwołać ekipę, tak? Kurde. Coś nie tak z tym questem. No ale dobra, lecimy. Ale ogólnie podobają mi się takie wikińskie tereny. Typowe, barbarzyńskie zachowania. Spoko, spoko, jest git. I fajne też zróżnicowanie, nie? Przed chwilą mieliśmy w Jorvik zupełnie coś innego. To tutaj? Kurde, biegniecie jak jakieś wariaty. Tutaj. Nieopodal. The Picts don't raid often during winter. Their scouts are dead. The Picts won't know we're here. The Hornets have led us to their nest. More than a chief up there. Looks like the forward camp of an army. But would the Picts dare attack in winter? Halfdan thinks not. And the Picts may use that to their advantage. Let's find out. Piękna cutscenka. Znajdź i zabij wodza Apaczów. Why would the Picts make war in winter? They must have a reason. Something to gain. Go, my eyes. Kurde, on gdzieś tam będzie. No tu są palisadki. To chyba idę na pełnej, co? Nie wiem, czy mi nie będą potrzebne jakieś kluczyki, zobaczymy. No kluczyki mogą być ewentualnie do skarbów. No ja widzicie, dobrze, że skarbów nie robiłem. Pokaż się! Dobra, mamy bogactwo, mamy klucz. Sztaba Wolframów, super. Czemu się tak świeci jeszcze? Show me. Dobra, mam kluczyk, pewnie do tego. Super. Sunen, guide me. Kurde, serio? No to poruszanie niestety się nie poprawiło od poprzedniego odcinka. Nie myślcie sobie, że to tak łatwo. To jest wódz? Macbeth? Chodź tu, chodź. To by było na tyle. Może to nie wód? To jak to nie jest wód, to nieźle.
Tam jest. There's the chief. Now strike him down. Ładny atak. Shit. Jak się jara. Jak się jara, nie wierzę. Jaki szybki atak. Jaki szybki atak. You're on the wrong side of the giant's wall, friend. Have you come to make war in Winter? Fool! He might have talked. We got what we came for. Ty jesteś z zakonu? Is that more Frankish wine? I'll take a few casks. And that silver there. Ulfur, that's Halfdan's share. Eivor, just in time to divide the spoils. Take some meat if you like. The pigs are at Magnus. This map spells it out. Ah, the Wolfkist is a reader. That's Dark Seder I'll never mess with. Worry about the pigs later. Now's the time for treasure and spoils. You earned it. It should be ours. We did the work. All of it. And nothing for Halfdan. Cicho, warming his cock in a Saxon castle. Open that cask and we'll have a taste. We'll celebrate together. Sorry, friend, but that's Halfdan's take. You understand. Don't make me say it twice. Crack the wine and drink with me. If you insist, we'll all drink some stinking wine. Ciekawe, czy skosztuje. A little sour, but not bad. I've always preferred ale myself, or spiced mead. What I won't drink is one of Moira's herbal brews. She claims they're a tonic, but there's no telling what she hides in those drinks. Moira. I met her at the feast. No. She's a herbalist from the north, always skulking in the shadows of Halfdan's throne. It's a big throne. Don't you all skulk around it from time to time? Why all these doubts, Eivor? You're a warrior, not a rumor monger. Doubt is too strong a word, but there is a feeling of mistrust among you. I want this alliance to be ironclad. Then let me change your mind. I've got a plan to win this war for good before the winter sets in. Magnus is a strong fort, but we'd be attacking from the south. With speed, we'll catch them off guard. With Halfdan's blessing, I'd fight beside you anywhere. Name the time and place. No, Halfdan is done fighting for the winter. He thinks it too great a risk, but I say we can win this war before the next snow. If we tell him of this plan, he'll refuse. But if we succeed, you and I together, he'll sing our praises all the louder. Kurde no. I'll fight with you, Faravit. But I will not lie to Halfdan if he asks. If you tell him, he'll demand we forswear our attack. Are you willing to risk a victory like that? Our glory? If I tell him, he'll know what we intend. But we'll fight nonetheless, in spite of his anger. Fair is fair. I must return to Donnacastra for a time, but I will join you for this battle. Deliver this goblet to my Jarl. He has a fondness for them. And tell him his share of the spoils is coming. When you're ready, find me near Jorvik at the place called the Waltz. Kurde. Jesteś tu mile widzianym gościem. Czyli będę mógł sobie spokojnie zwiedzać. Grabić i wszystkie takie superanckie rzeczy. Więc tak, tu się widzimy.
On będzie gdzieś tu. Ale to zobaczymy następnym razem. Jest mega ciekawie. Nie wiem, co jeszcze o nim sądzić, ale to wyjdziesz czasem, jak tutaj porozmawiamy. Także tam się widzimy. Troszkę może pozbieram, ale też nie obiecuję, czy już. Bo zobaczcie, ile tego jest. Także do następnego. Łapka, subskrypcja. Kto dotrwał do końca, niech napisze. Niech napisze. Błyskotka. Do następnego.